moc zmartwychwstania. W roli głównej scenariusz reżyseria ten o imieniu Marek. To mnie szukacie. Nie, Piotrze. Po ciebie przyjdziemy później. Chodźmy. Boję się. Nic na to nie poradzę. Będą go torturować. Wszystkich nas zamęczą. Być może. Nie wytrzymam. Uspokój się. Byłoby inaczej, gdybym był tak odważny jak ty. Nie wiesz, co czuję. Serce mocno bije ze strachu. Czujesz kurcze w żołądku. Chciałbyś uciec, ale nie możesz. Gdyby nie obecność innych, rozpłakałbyś się jak dziecko. Wiem, czym jest strach. Ty? Jesteś najodważniejszym człowiekiem na świecie. Powinieneś znać prawdę. Może ci pomoże przez czas, jaki nam został. Nie wierzę, że kiedykolwiek się bałeś. Byłem hałaśliwy i arogancki. Jakiż byłem dumny z wiary w nauczyciela, kiedy wyruszyliśmy do Jerozolimy na Paschę. Gdy zatrzymaliśmy się w Betanii, tłumy zapełniły ulice, aby go zobaczyć. Zwłaszcza po tym, jak rozeszła się wieść o Łazarzu. W tłumie był człowiek, który przybył z Jerozolimy ze szczególną misją. Do Betanii sprowadziło go coś więcej, poza próżną ciekawością. Mam szczęście, że znalazłem gdzieś coś do jedzenia. Nie było jeszcze takiego dnia. Usłyszałem wieści w Jerozolimie. Musiałem zobaczyć na własne oczy. Sam bym nie uwierzył, ale byłem tam dwa razy. Dwa? W dniu, w którym złożyliśmy go do grobu i wtedy, gdy z niego wyszedł. Znasz człowieka, który dokonał tego cudu? Nigdy go nie widziałem. Pochodzi z Galilei. Znasz jego uczniów? Widywałem ich, ale ich nie znam. Znam za to Łazarza. Widziałeś go? Nie, a powinieneś. Spotkanie z Łazarzem to jak dotknięcie dłoni Wszechmogącego. Nie zrozum mnie źle. Człowiek całe życie wierzy w Boga. Ilu zobaczy dowód jego istnienia? Kogoś, kogo Bóg wskrzesił z martwych. Bóg go wskrzesił? Mówią, że to Galilejczyk. Ale czy człowiek może coś takiego uczynić? Musiał to zrobić Wszechmogący. Poruszyłeś ciekawą sprawę, przyjacielu. Chciałeś poznać jego uczniów. Tam stoi jeden z nich. Bogato odziany. Nosi wytworny strój. Nie wszyscy są tacy jak on. Wszystkich można ocenić po nim. Dziękuję. Gdyby powiedzieli mi, kim jesteś, to bym nie uwierzył. Coś ty powiedział? Jesteś jego uczniem.
Tak. Mam na imię Judasz. O co chodzi? Po prostu mnie to dziwi. Uczeń człowieka, który dokonuje takich cudów w tak bogatym stroju. Widocznie wystarczy pstryknąć palcami, a ma się jedzenie i wino. To musi być łatwe dla kogoś, kto wskrzesza umarłych. Wkrótce wszyscy poznają jego moc, zwłaszcza Rzymianie. Oby tak się stało. To zaczyna mieć sens. Tak myślisz? Judea nie odzyska wolności, jeśli nie wypędzi się Rzymian. Miło mi cię poznać. Skąd jesteś? Z Jerozolimy. Musimy jeszcze porozmawiać. Obaj myślimy tak samo. A co myślą pozostali uczniowie? To, co ty? Nie wiem. Są dziwni i niepraktyczni. Nie mają ducha rewolucyjnego. Ale on żadnego z nich nie potrzebuje. Byłoby lepiej, gdyby to popierali. Jaki jest najlepszy kandydat? Chyba Piotr. Jest próżny. Daj mu szansę, a sam się przekona. Jest najlepszy. Gdzie go znajdę? Niedaleko. Pokażę ci go. Tam stoi, ten wysoki. Nie jest sam. To siostra Łazarza, Maria. Wszystko w porządku. Dobrze. Byłoby lepiej, gdybyśmy spotkali się jeszcze raz, lecz w Jerozolimie. Proszę, Mario. Ja to wezmę. Przepraszam. Mam nadzieję, że mi pomożecie. Szukam Szymona Piotra, rybaka z Galilei. To jest Piotr. A więc to ty. To ja jestem Szymon Piotr z Galilei. Byłem rybakiem. Teraz jestem jego uczniem. Czy pani to słyszała? Tyle przekonania. Jaka wiara. Teraz jestem jego uczniem. To mi się podoba. Musisz pamiętać, że jestem tylko jednym z 12 jego uczniów i nie zawsze najbystrzejszy. Ludzie to potwierdzą. Za to masz poczucie humoru. Musimy porozmawiać. O czym? O Łazarzu. Podobno byłeś przy nim. Pomogłem odsunąć kamień z wejścia do grobowca. Opowiedz mi o wszystkim. Nie pomiń ani jednego szczegółu. Chętnie, ale musimy kupić jedzenie na kolację. Jeśli tego człowieka szczerze to interesuje, ja się zajmę jedzeniem. Oddaj mi kosz. Dziękuję, że ze względu na mnie podjęłaś ten trud. Szansę powinien dostać każdy, kto pragnie w niego uwierzyć. Dobrze znaleźć w tych czasach taką wiarę. Chodź, znajdziemy spokojne miejsce na rozmowę. Po odsunięciu kamienia on zawołał: Łazarzu, wyjdź z grobu. Powietrze drżało od oczekiwania. Wiele osób nie wierzyło, że to możliwe. Ale ty wierzyłeś, rzeczywiście. Utkwiłem spojrzenie w wejściu do grobowca. Jestem pewny, że to ja pierwszy dostrzegłem ruch w jego wnętrzu. Wtedy Łazarz wyszedł owinięty płótnami z chustą na twarzy. Tak. Po tym, jak leżał w grobie 4 dni, niezwykłe. Czy twój nauczyciel coś powiedział? Modlitwę. Ojcze, dziękuję, żeś mnie wysłuchał. Wiem, że ty zawsze mnie wysłuchujesz, ale powiedziałem to, aby ci ludzie uwierzyli, że mnie posłałeś. Wskrzeszając Łazarza, chciał coś ludziom udowodnić? Jak powiedział, żeby ludzie zrozumieli, że to Bóg go posłał. To Bóg go posłał.
Często to powtarza? Zawsze tak mówił. Dlaczego pytasz? Co to za różnica, czy często to powtarza? Przyznaj, że to niezwykłe słowa. Mówić w ten sposób o Bogu. Właściwie to bluźnierstwo. To bluźnierstwo, chyba że w to wierzysz. Nawet gdy w to wierzysz, to nadal jest bluźnierstwo, karane śmiercią. Kim jesteś? Nie ufam ci. Zaczekaj. Chcę z tobą porozmawiać. Zaczekaj. Pogawędźmy. Jedną chwilę. Jakieś wielkie niebezpieczeństwo tak cię wystraszyło. Kim jesteś? Jestem Samuel, zbrojmistrz. To mój warsztat. Nie poznałem cię. Widać, że dręczy cię niepewność. Człowiek, który nie ufa sobie, ufa mojej broni. To piękne cacko. Jutro kupi je jakiś Rzymianin, a pojutrze zabije nim kogoś z nas. Piękne cacko. Podoba mi się twoja praca. Byłaby lepsza, gdyby można było robić piękne rękojeści bez ostrza. Często to mówię wnukowi. Co ty robisz? Mój przyjaciel pochodzi z Galilei i wraca do domu. Wiadomo, że na drogach grasują bandyci. Przyszedł po broń do obrony. O ile sam nie jest bandytą, zaręczam, że nim nie jest. Pamiętaj. Jeśli ten człowiek wpadnie w tarapaty, nie spodziewaj się po Cezarze litości. Zrozumiałeś? Oczywiście. Dużo zaryzykowałeś dla mnie. Przy Rzymianach nawet oddychanie jest ryzykiem. Powiedziałeś, że jestem z Galilei. Wiesz, że przybyłem z nim. Domyśliłem się. Tak naprawdę zrobiłeś to dla niego. Proszę. Przyszedłeś tu, uciekając przed niebezpieczeństwem. Będzie ich więcej. Mój nauczyciel wierzy w pokój o wygodzenie sporów. Niewielu dożywa starości, wierząc w to. Weź. Ja z mieczem? Nie umiem go zamocować. W ten sposób. Lepiej? Piotrze, to ty? Ja. Wszędzie cię szukałem. Co to? Co złego w mieczu? Nauczyciel potrzebuje obrony. Zapewnię mu ją. Szukałeś mnie? Tak. Opuszczamy Betanię i wracamy do Jerozolimy. Do Jeruzalem. Jestem gotów. Nieważne, jakie niebezpieczeństwa mu grożą, może liczyć na mnie. Dziękuję, przyjacielu. Byłeś z nim przy wjeździe do Jerozolimy. Przeżyłeś coś niezwykłego. Wyprzedziły go pogłoski o tym, co uczynił w Betanii. Ulice wypełniły się tłumem ludzi. Klaskali, krzyczeli i wołali: Hosanna, błogosławieni ci, którzy nadchodzą w imię Pańskie. Pewnie byliście z niego dumni, to prawda. Po czymś takim nigdy bym się już nie bał. Człowiek może jednego dnia być pewnym siebie, odważnym i aroganckim chwalipiętą, a nazajutrz czuć przerażenie. Uspokój się i usiądź. Milcz i słuchaj mnie.
Próbuję. Do rzeczy. Wjechaliśmy triumfalnie do miasta. Byliśmy bardzo dumni. Jan, Tomasz, mój brat Andrzej, ja i pozostali. Czulibyśmy się inaczej, gdybyśmy wiedzieli, co się dzieje w pałacu arcykapłana Kajfasza. Prawie 3 lata powtarzam, że trzeba się rozprawić z tym człowiekiem. Wreszcie dotarł tutaj. Ci, którzy tak głośno go witają, jutro o nim zapomną. Czyżby? Niełatwo będzie go zapomnieć. Drogi teściu, musimy być praktyczni. Nawet jeśli w Betanii dokonał kuglarskiej sztuczki, Piłat jest przekonany, że utraciliśmy panowanie nad ludem. Twierdzą, że jest Bogiem. Wielu w to wierzy. Spójrz, podnoszą dzieci, aby ujrzały tego człowieka. Śpiewają mu i krzyczą. Coś trzeba z nim zrobić. Ludzie wierzą w moc świątyni i w swego arcykapłana. Zostałeś wybrany. To jest władza. O co chodzi, teściu? Teraz zauważyłem, że jedzie na ośle. To prorok Izajasz napisał, że Mesjasz wjedzie do Jerozolimy na grzbiecie osiołka. Jeśli ten człowiek jest uzurpatorem, to zadbał takie szczegóły. To czyni go tym bardziej niebezpiecznym. Gdy usłyszałem wieści z Betanii, posłałem tam szpiega. Nic mi nie mówiąc, tak było szybciej. Domyślam się, że wrócił i czeka, aby stanąć przede mną. Wprowadź go. Czego się dowiedziałeś w Betanii? Opowieść o wskrzeszeniu zmartwych jest prawdziwa. Brednie. Zrobił to, aby dowieść, że jest Mesjaszem. Niektórzy wierzą, że ma taką moc, aby wypędzić Rzymian. Trzeba o tym powiedzieć Piłatowi. Zamieszki? W okresie Paschy ludzie wspominają opór wobec Egipcjan. Mówią tylko o wolności. Jeśli w czasie święta wystąpimy przeciw temu człowiekowi, lud może zaprotestować. A jeśli znajdziemy sposób? Po cichu i szybko. Jeden z jego uczniów lubi spiskować. Mogę go tu sprowadzić. Powinieneś znać ambicje tamtego człowieka. Władza, wypędzenie Rzymian. Zelota. A co jeszcze ceni? Chyba pieniądze. Mam co wykorzystać. Przyprowadź go do mnie. Pamiętaj, że nie jesteśmy przyjaciółmi Rzymian. Jeśli czasem sprawiamy takie wrażenie, to tylko po to, aby zachować świątynię dla naszego ludu. Doskonale to rozumiem. A więc macie ze swoim nauczycielem plany. Pozwólcie nam z wami współpracować. Wspólnie osiągniemy cel, gdyby on zechciał. On? Myślałem, że po tak gorącym powitaniu on zrozumie, jaką ma moc i ją wykorzysta, że da znak. Nie dał znaku. Tylko mówi o nowym królestwie i nowym świecie. Chyba nie ma na myśli tego samego, co my. Jesteś słusznie zawiedziony. Poprosił nas wszystkich, abyśmy wspólnie spożyli wieczerze przed Paschą. Może wtedy coś powie. A jeśli będzie milczał? Nie wiem. Czasem człowiek dostaje szansę. Nie rozumiem. Gdyby zagrażali mu Rzymianie, czy jest w mieście choć jeden Galilejczyk, który nie zechce za niego walczyć? Czy choć jeden Judejczyk? Po takim powitaniu nie.
Gdyby znalazł się w położeniu pozornie niebezpiecznym i Galilejczycy musieliby za niego walczyć i gdyby on musiał osobiście nimi dowodzić, nikt by się nie sprzeciwił, żeby ocalić własne życie? Bardzo ciekawy pomysł. Skąd mam wiedzieć, że tak się stanie? Weź na znak moich zamiarów. Ciężkie. 30 srebrników. To tylko znak. Jeśli coś powie o powstaniu, nasz problem zostanie rozwiązany. Jeśli będzie milczał, wrócisz i powiesz mi o tym. A my zajmiemy się resztą. Zgoda? Zgoda. To dobrze. Wróci po wieczerzy, nie martw się. Jeszcze przed wieczerzą. Judasz zgodził się go zdradzić. O niczym nie wiedzieliśmy. Gdy pomyślę, jak niewiele wiedzieliśmy. Ale on wiedział, Judaszu. Dlatego musiał nas dużo nauczyć w czasie tamtej wieczerzy. Umył nam stopy jak najniższy sługa. Potem usiadł z nami przy stole. Czekaliśmy z niecierpliwością na jego słowa. Jan, Tomasz i pozostali. Zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Ten, który ze mną zanurza rękę w misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby dla niego lepiej, gdyby się nie narodził. Co masz czynić, czyń prędzej. Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Bierzcie i pijcie, bo to jest krew moja, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.
Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Panie, dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale dokąd ja idę, wypuść nie możecie. Panie, dokąd idziesz? Teraz pójść tam ze mną nie możesz. Dlaczego? Nie boję się. Życie moje oddam za Ciebie. Oddasz za mnie swoje życie? Panie, jak możesz wątpić w moją lojalność? Kocham Cię całym sercem. Powiadam Ci, kogut nie zapieje, aż Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Ja miałbym się Ciebie wyprzeć? Panie, nigdy. Piotrze, widziałeś go? Samotnie się modlił. Nigdy go takim nie widziałem. Zmaga się z jakąś straszliwą udręką. Gdyby nam coś powiedział, moglibyśmy go ochronić. Musimy czekać. Nie rzekł ani słowa? Nie. My uczynimy następny krok. Na szczęście jesteśmy gotowi. Na dziedzińcu czeka na ciebie kohorta żołnierzy. Masz ich zaprowadzić do niego. I przyprowadzimy go tutaj? W całym mieście rozpowiemy o jego pojmaniu. O nie. Zanim to zrobimy, wydamy go Rzymianom. Tylko to poruszy lud, jeśli go uwiężą Rzymianie. Oczywiście. Idź. Żołnierze czekają. Przygotujcie się. Czeka nas trudna noc. Jednej godziny nie mogliście czuwać? Obudźcie się. Wybacz, nauczycielu. Chcieliśmy czuwać, ale... Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Wstańcie. Oto blisko jest mój zdrajca. Zdrajca? Kto? Gdzie? Stać. Kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu. Ja jestem. Muszę mieć pewność. Czy to on? Sprawdź. Powiedziałem wam, że ja jestem. Pozwólcie tym odejść. Pojmać go. Piotrze, schowaj miecz. Wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Związać go. Kto tam? Wyjdź do światła. Pokaż twarz. Czego chcesz?
Przybyłem do miasta z pielgrzymką. Nie mam gdzie się zatrzymać. Szukałem ogniska, aby się przy nim ogrzać. Palą je w domku przy bramie. Możesz tam się ogrzać. Czego tu szukasz? Chciałem się tylko ogrzać w cieple. Wejdź. Przed chwilą przyprowadzono więźnia z Galilei. Może go znasz? Więźnia? Kogo? Jakiegoś proroka. Znasz go? Nie. Nie znam. Czemu pytasz? Tylko pytałam. Zbliża się święto. Odbędzie się też sąd. Nie powinni nikogo więzić przed świętem. On naprawdę wierzy, że jest Mesjaszem? Jest spokojny i dzielny, zważywszy na niebezpieczeństwo, w jakim się znalazł. My go nie pojmaliśmy. Ale ja myślałem, przyszedł z nami dobrowolnie. Wyglądało to tak, jakby nami dowodził. Co z nim zrobią? Każdy, kto się sprzeciwia woli arcykapłana, jest w niebezpieczeństwie. Wiem, a jednak? Jak się tu dostałeś? Powiedziano mi, że mogę się tu ogrzać. Dobrze? Tylko bądź cicho. Długo to potrwa? Nie wiem. Co oni tam robią? Przecież to bluźnierstwo. Potrzebni są inni świadkowie? Słyszałeś? Za bluźnierstwo karzą śmiercią. Oczywiście. Po co by wezwali w nocy tylu sędziów? Znasz go? Przed chwilą był przy bramie. Co robi tutaj? Myślę, że coś go łączy z tym człowiekiem w środku. Mylicie się. Nie znam go. Wydajesz mi się znajomy. Arcykapłan mówił o jakimś szczególnym świadku. Zobaczymy go? Drzwi są zamknięte. Chcę wiedzieć, dlaczego jest taki niezwykły. Zgoda, ale bądźcie cicho. Wysłuchałeś zeznań świadków. Mówiłeś, mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. Zdradza cię twoje milczenie. Bluźni ten, kto głosi, że potrafi dokonać takiego cudu. Udowodnię to. Arcykapłan jest pewny siebie. Zaklinam cię na Boga żywego. Powiedz, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży? Raz jeszcze pytam. Czy ty jesteś Chrystus, Syn Wszechmogącego? Tak, ja nim jestem. Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Zbluźnij. Zostawcie go w spokoju. Teraz cię poznałem. Broniłeś go w ogrodzie Getsemani. Krzyknąłeś i wyciągnąłeś miecz. Stamtąd cię znam. Jesteś jego uczniem. Nieprawda. Już mówiłem, że go nie znam. Nigdy nie znałem. Zatrzymaj go.
O mój Boże, czemu nic nie uczyniłem? Jestem zwykłym tchórzem. Piotrze, gdzie byłeś całą noc? Tomaszu, co oni mu zrobili? O niczym nie wiesz? Dokonało się. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Skończcie z tym, czas usunąć krzyże. Tak jest. Setniku, co to jest? Od samego Poncjusza Piłata. To wy jesteście Józef z Arymatei? Ja jestem. Zgoda. Zdejmijcie ciało tego proroka. Ten człowiek ma prawo go zabrać. Zajmą się tym moi słudzy. Przepuśćcie ich. To już nie moja sprawa. Płótna i chusta na twarz. Wszystko zgodnie z naszym obyczajem. Przesuńcie kamień. Hej wy, stać. Stać. Sądzę, że ten kamień wystarczy. Dopilnuję, aby przy tym pochówku nie było oszustwa. Co to ma znaczyć? Sam Poncjusz Piłat pozwolił mi go pochować. To było zanim Kajfasz rozważył treść proroctwa. Jakiego proroctwa? Powinieneś wiedzieć, byłeś na sądzie. O zniszczeniu świątyni i odbudowaniu w 3 dni? Otóż to. Tylko że on nie mówił o świątyni, ale o swoim własnym ciele. Prorokował, że zmartwychwstanie po 3 dniach w grobie. Nie ukradniecie jego ciała i nie będziecie rozgłaszać, że zmartwychwstał. Nie będzie więcej cudów i histerii wśród ludu. Cezar tego zabrania. Cezar zabroni Bogu. Naprawdę to wierzysz? Nie ma znaczenia, w co wierzymy. Róbmy swoje. Przepraszam. Well,
Jesteś zadowolony? Owszem. Setniku, nakaż przesunąć kamień. Niech zakryje wyjście. Tak jest. Podejdźcie. Teraz będzie wiadomo, że każdy, kto naruszy kamień, sprzeciwia się woli Cezara. Przez 3 dni ma tu stać straż. Ty i ty. Stańcie tutaj. Niech ich regularnie zmienią. Tak będzie. Może wyjść, jeśli będzie chciał. Mam dość. Śmieją się z nas, że pilnujemy grobu. To ostatni dzień. Jutro wracamy do koszar. Czemu ten jest taki ważny? Nie wiem, ale interesowali się nim ważni ludzie. Może coś w nim było? Nie pojawiła się dłoń. Nikt niczego nie widział, a kamień się odsunął i jego ciało zniknęło. Odkryły to kobiety, gdy zaniosły wonności do grobu. Przybiegły do wieczernika, powiedziały nam. Pobiegliśmy tam z Janem, żeby zobaczyć na własne oczy. Piotrze, patrz. Całun. Pusty. A jego tu nie ma. Co to znaczy? Jeśli uczynili to ludzie, cel ich nie mógł być dobry. A jeśli uczynił to Bóg? I co? Jest tak, jak powiedziałaś. Nie ma go. Musimy powiedzieć innym. Mario, zaczekam tutaj. To może być niebezpieczne. Mimo to zaczekam. Tomaszu, nie zobaczylibyśmy go, gdyby nie stanął tu między nami. Mnie tu nie było. To prawda. My widzieliśmy. Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mej w bok jego nie uwierzę. Panie. Pokój wam. Panie, słyszałeś, co powiedziałem. Tak mi wstyd. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.
Ślady po gwoździach. Podnieś rękę i włóż w mój bok. Pan mój i Bóg mój. Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To Jego własne słowa. Gdybym mógł tam być, zobaczyć, nie bałbym się niczego. Też tak myślałem, że się zmienimy. Potrzebowaliśmy czegoś więcej. Wróciliśmy do łowienia ryb. Pewnego dnia na brzegu Jeziora Galilejskiego zjadł z nami posiłek. A po posiłku nie mogłem dłużej czekać. Musiałem go zapytać. Musiałem. Panie, co mam czynić? Idź za mną. Mam iść za Tobą i dzięki Twojej łasce pójdę. Poproś, abym pasł owce Twoje, a to zrobię. Wszyscy to uczynimy, ale dobrze nas znasz, Panie. Wiara nasza nie jest doskonała. Odwagi też nam brakuje. Czy zasłużyliśmy na Twoje zaufanie? Gdzie znajdziemy siłę, której wcześniej nam zabrakło? Powiedz nam, Panie. Otrzymacie dość sił, gdy zstąpi na Was Duch Święty i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i aż po krańce ziemi. W Jerozolimie? Jeśli tak chcesz, wrócimy do Jeruzalem i zaczekamy na to, co ma się stać. Bracia, minęło 47 dni oczekiwania i wciąż nie ma ani śladu Ducha Świętego. Nie czekajmy już dłużej. Mnie wystarczył jeden znak. Nie zachwieję się już w wierze. Jestem gotów pójść i głosić ludziom, co widziałem. Nie możesz. Powiedziano nam, że mamy czekać. Na co? On jest Mesjaszem, którego Bóg nam zesłał, aby za nas umarł. Zmartwychwstał. Czy może być coś więcej? Jakubie, zapytam Cię o coś. Słucham, Piotrze. Być może niektórym z nas wystarczy coś zobaczyć, by to poznać. Być może to wystarczy. Lecz ja się nauczyłem, jak niewiele bez Boga człowiek może. To za mało znać coś rozumem czy nawet sercem. Człowiek może się ugiąć, sprzeczać się z wiedzą rozumu, spierać z sercem. Człowiek zmienia się zależnie od pory dnia. Głodny myśli inaczej, gdy się naje. Inny jest w zaciszu domu, niż gdy staje do walki ze światem. Wiara mi nie wystarczy. W siebie też nie wierzę. Być może czułbym to samo, gdybym stracił wiarę. Tomasz, nie było wśród was człowieka mocniej wierzącego ode mnie. A jednak go się zaparłem. Nie było człowieka bardziej pragnącego doskonałości, a najbardziej go zawiodłem. Nie widzisz, że człowiek bez wiary może być tchórzem? Chrystus jest naszą opoką, jesteśmy zbudowani na Nim. Nazwał mnie Piotrem skałą. Jeśli nie wesprę się na Nim, będę toczącym się kamieniem. Nie mam żadnej władzy. Jeśli jest we mnie żywy Jezus, mogę się stać wszystkim, czym zapragnę. Jak my wszyscy.
Dlatego zaczekamy na zstąpienie Ducha Świętego. Zaczekamy. I zstąpił na was Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy? Nigdy czegoś podobnego nie przeżyłem. Zstąpił na nas wicher. Znaleźliśmy się w wieczności, a jednocześnie tkwiliśmy w teraźniejszości. Czuliśmy obecność w nas Ducha, a jednak nigdy przedtem nie byliśmy bardziej panami siebie. Byliśmy w Jego mocy, a jednocześnie pierwszy raz naprawdę wolni. Chrystus był żywy i w niebiosach, a jednocześnie był w nas. Przyszedł do nas. Naprawdę. Wciąż było wielu, którzy nie wiedzieli i nie wierzyli. Nadal się martwisz? Minęły tygodnie, a jego wyznawcy nie sprawiają kłopotów. Może rozwiązaliśmy sprawę. Czyżby? Wiem, że się niepokoisz. A ciebie nie niepokoi, że on wybrał śmierć? Wciąż myślisz o tamtym człowieku? Po prostu się boję. Właśnie się zaczęło. Ale co? Jego wyznawcy przestali się ukrywać. Wyszli na ulicę. Mówią jak natchnieni. Gdy ludzie ich zobaczą, pójdą za nimi. Gdzie są? Kierują się do bram świątyni. Widzisz? Byli rozproszeni, teraz zebrali siły. Są niebezpieczni. Mają cel. Muszę to zobaczyć. Zawiadom Piłata, niech przyśle żołnierzy. Mężowie izraelscy, słuchajcie mnie. Rzymianie. Przysłał żołnierzy? Wystarczy spojrzeć. Ciekawe, czy odważą się mówić. Nie oczekiwaliśmy, że to będzie łatwe. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię. Jezusa, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam cudami i znakami, ukrzyżowaliście rękami bezbożnych. Kazaliście zabić sprawiedliwego, a uwolniliście zabójcę. Zabiliście księcia życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, na co jesteśmy świadkami. W Jego imię chorzy byli uzdrowieni, a słabi odzyskali siłę. Wielebny, działałeś w niewiedzy tak jak inni rządzący. Bóg zapowiedział nam ustami proroków, że Mesjasz będzie cierpiał. Spełniły się proroctwa. Żałujcie za grzechy. Nawracajcie się. Przyznajcie, że zmył swoją krwią wasze grzechy. Jesteście synami proroków. Jeśli jego uczniowie posuną się za daleko, za każde słowo zapłacą życiem. Sądzisz, że on tego nie wie? Ale się nie boi. Coś się z nimi stało. Nie widzisz, że nie są tacy jak dawniej? Nie ma zbawienia na niebie i ziemi, jak tylko w Jego imię.
powiadam wam, Bóg podniósł go z martwych, bo nie mogły go krępować więzy śmierci. On żyje. Żyje. Byli tam wasi wrogowie i rzymscy żołnierze. A ty tak mówiłeś? Chciałbym być taki odważny, gdy nadejdzie moja kolej. Możesz być dzięki sile, jaką daje Chrystus. Z Chrystusem mogę uczynić wszystko, bo On daje siłę. Widziałem, jak odmienia życie tylu ludzi. Słabi zyskiwali siłę, tchórze odwagę. Gdy Jezus żyje w nas, nie mamy się czego lękać. Tylko zła świata, niszczących nas grzechów. Taka jest moc Jego zmartwychwstania. Nie tylko w dniu zmartwychwstania, ani w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy z całą mocą zstąpił na nas Duch Święty. Ta moc działa dziś, na ciebie i na mnie. Do końca świata, na całej ziemi. Ci, którzy przyjdą po nas, uwierzą, że jest ich Zbawcą i Panem. On jest życiem. Choć będą nas prześladować ze względu na Niego, będziemy żyć. Ciebie nazywają Piotrem? Tak. Jesteś następny. Oczywiście. Niech Chrystus będzie z tobą. Wiedz, że od tej chwili On także żyje we mnie. Moc zmartwychwstania. Wystąpienie. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie Polskie Media Amer.com. Tekst na podstawie Biblii Tysiąclecia, Małgorzata Samborska. Czytał Maciej Budowski.